Dzień dobry, tu Listek L. Sprawa, o której mówiłem przed kilkoma dniami w swoim filmie Damscy bokserzy na olimpiadzie, czyli przegrana włoskiej bokserki Angeliki Carini z algierskim bokserem, bokserką Imane Khalif, ma swój ciąg dalszy. Jak pamiętacie, Angela Carini oddała walkę po pierwszych dwóch ciosach przeciwnika, a następnie, mówiąc, że jest to nie fair, rozpłakała się na ringu. Nie podała też ręki przeciwnikowi. I tu się zaczyna dalszy ciąg. Okazało się, że Angela Carini za swoje niesportowe zachowanie musiała przeciwnika przeprosić. Jej oficjalne przeprosiny można znaleźć w internecie. W sobotę o 17:30 angielski bokser, bokserka stanęła do walki z następną przeciwniczką, tym razem z Węgierką, Luką Anną Hamori. I mimo, że Węgrzy bulwersowali się i wysyłali do Komitetu Olimpijskiego protesty, do walki doszło. I mimo, że Luka wystąpiła na TikToku ze swoją wypowiedzią przed walką, pokazując, jak dużo wątpliwości nią targa i jakie obawy ma przed boksowaniem się z biologicznym mężczyzną, do walki doszło i stanęła na ringu. Oczywiście przegrała. Niestety europejskie telewizje nie pozwoliły nam oglądnąć tej walki. Ani francuska telewizja, ani niemiecka telewizja tej walki nie transmitowała. Ja z żoną oglądaliśmy tą walkę w telewizji arabskiej. Trwała krótko, zaledwie 3 rundy, ale była z drugiej strony bardzo ciekawa. Przede wszystkim jeszcze podczas grania hymnu węgierskiego algierscy kibice wybuczeli węgierską bokserkę. Potem w czasie walki, w czasie 3 rund, Imane Khalif pokazał, jak słabym jest bokserem. Każdy, kto widział, zauważył natychmiast, że wykorzystuje on swoje fizyczne atuty. Jest wyższy, ma dłuższe ręce, jest silniejszy od swojej rywalki, która tą walkę przetrwała chyba tylko dlatego, że doskonale potrafi unikać ciosu. Niestety, po tej walce Imane Khalif zakwalifikował się już do strefy medalowej. Ma medal pewny, jeszcze nie wiadomo jaki, ale medal jest już pewny. I właśnie dlatego rozpłakał się na ringu ze szczęścia, a następnie powiedział, że jest bardzo dumny z tego, że będzie mógł przywieźć medal olimpijski do swojego kraju. Bardzo ciężko na to pracowałem, mówi. I dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. To jest zwycięstwo wszystkich kobiet, dodaje algierska bokserka, która jest biologicznym mężczyzną. W swoim kraju, w Algierii, naród z nim się solidaryzuje. Prawdopodobnie nie dlatego, że jest kobietą, tylko dlatego, że przywiezie do swojego kraju medal olimpijski, a być może dlatego, że mimo wcześniejszych wątpliwości, mimo wcześniejszych dyskwalifikacji właśnie za to, że jest biologicznym mężczyzną, tym razem udało mu się wystartować w kategorii kobiecej i wygrać z zachodnimi kobietami. Zresztą nie jest to jedyna taka sytuacja na olimpiadzie. Lin Yuting, drugi wcześniej zdyskwalifikowany za bycie mężczyzną bokser, również wygrał na olimpiadzie. Z kobietą i również przechodzi dalej. W boksie występowanie biologicznych mężczyzn w walkach jest drastyczne, ale inne dyscypliny sportowe też mają swoich transpłciowych zawodników, zawodniczki. Na przykład Hannah Roberts ze Stanów Zjednoczonych, mistrzyni w jeździe na BMX-ie, jest również trans kobietą. W zawodach freestyle'owych, które z wielkim zainteresowaniem oglądałem w niemieckiej telewizji, przegrała z konkurentką z Chin. Zresztą te freestyle'owe zawody w BMX-ach pokazały, jaka jest różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami. Różnicę widać natychmiast, że zawodniczki, kobiety są w swojej jeździe na BMX-ach dużo bardziej zachowawcze, mniej ryzykują, mają mniej siły i ewolucje, które wykonują, są po prostu o rząd prostsze. O ile w przypadku kobiet na BMX-ach można być zachwycony ewolucjami wykonywanymi przez zawodniczki, o tyle w przypadku facetów jest to już sztuka cyrkowa i przecierasz oczy, że ze zdziwienia, że w ogóle to jest możliwe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że Hannah Roberts, gdyby nie była trans kobietą i nie występowałaby w zawodach kobiet, to w zawodach mężczyzn nie miałaby żadnych szans. Nie miałaby absolutnie żadnych szans nawet pojechać na olimpiadę. Ta analogia z zawodami freestyle'owymi na BMX-ie pokazuje, jaka jest różnica, może nie od razu, ale bardzo wyraźnie widoczna pomiędzy męskimi bokserami a damskimi bokserami. Pomiędzy bokserami mężczyznami a bokserami kobietami. Niezależnie od
tego, czy Imane Kalif jest kobietą, czy jest mężczyzną, wybuchł wielki spór na temat tego, jakiej on jest tak naprawdę płci. Wcześniej, podczas wcześniejszych zawodów, kiedy został zdyskwalifikowany właśnie za to, że posiada chromosomy XY, czyli jest biologicznym mężczyzną. Zespół Algierii twierdzi jednak, że urodził się kobietą, urodził się dziewczynką, był chowany jako dziewczynka i do dzisiaj jest kobietą. W internecie nawet pojawiły się zdjęcia z czasów, jak był małą dziewczynką. Jak to się stało, nie wiadomo. Mówi się o tym, że Imane Kalif posiada chromosomy XY, ale wystąpił błąd i wykształciły mu się żeńskie albo nie wykształciły mu się męskie organy. Żeby to sprawdzić, indyjscy dziennikarze pojechali do Algierii, znaleźli jego ojca, zapytali się i zażądali pokazania aktu urodzenia. Ojciec Imane Kalif upierał się, że Imane jest dziewczynką i pokazał akt urodzenia. Niestety w akcie urodzenia wyraźnie jest napisane, że został on wydany w 2018 roku. W 2018 roku Imane Kalif miał już bodajże 19 lat i właśnie rozpoczynała swoją karierę bokserską. Także, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, cała ta sprawa być może jest grubymi nićmi szyta. I tu się pojawia wielki problem. Czy mamy do czynienia z mężczyzną, który jest trochę kobietą, czy z kobietą, która jest trochę mężczyzną? Czy rozpoznajemy jego płeć po zewnętrznych narządach i stwierdzamy, że no z zewnątrz to on jest kobietą, ale taką, która wykształciła chromosomy XY, czy też rozpoznajemy go po chromosomach XY i mówimy, że jest mężczyzną, który na zewnątrz wykształcił trochę cech kobiecy. I to jest cały problem. Każdy tą sytuację może interpretować według własnego widzimisię i według własnej ideologii, tego jak już uważa. Zresztą takie sytuacje w sporcie zdarzały się już w dawnych czasach. Na przykład niemiecka lekkoatletka Dora Ratjen występowała na olimpiadzie w 1936 roku w kategorii kobiet. Tu możecie ją zobaczyć na zdjęciu. Wygrała wtedy dla Niemiec czwarte miejsce. Później jednak stwierdzono, że Dora, dotknięta mniej więcej tym samym, co mówi się, że ma Imane Kalif, została jednak zakwalifikowana jako mężczyzna, a nawet urzędowo zmieniono jej imię na Heinrich. Nie mówiąc o tym, że była przedmiotem dochodzenia w sprawie oszustwa. Nie ma znaczenia, o ile trans kobiety, trans mężczyźni są rzeczywistością, żyją wśród nas i należy im się taki sam szacunek jak wszystkim innym ludziom. Nie mówiąc o tym, że w Niemczech właśnie wchodzi ustawa, która pozwoli każdemu obywatelowi Niemiec zmienić płeć na papierze raz do roku. Mówiłem o tym w swoich poprzednich filmach. Jednak w sporcie problem istnieje. Kwestie transpłciowości w sporcie nie jest tak łatwo rozwiązać. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieli sytuację taką jak na wyścigu kolarskim w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych, kiedy to trzy pierwsze miejsca w kategorii kobiet zdobyły trans kobiety. Niezależnie od wszystkiego, osoby, które są biologicznymi mężczyznami, czyli posiadają chromosomy XY i rozwijają cechy męskie, mają w sporcie naturalnie od razu większe szanse. Przede wszystkim ze względu na poziom testosteronu, ale również ze względu na inne cechy męskie. Na przykład mężczyźni mają naturalnie mniej tłuszczu, a więcej masy mięśniowej. Krew męska, z tego co wiem, jak nie, to niech ktoś mnie poprawi, ma więcej hemoglobiny, przez to jest w stanie przenieść więcej tlenu z wydajnych płuc, przez co podnieść spalanie i wydajność całego organizmu. W związku z czym, jeśli jest tak, to może powinniśmy otworzyć dla osób trans osobną kategorię na olimpiadzie i innych zawodach sportowych. Wtedy będzie sprawiedliwie. Jednak, tu jest bardzo poważna uwaga, jeśli otwieramy osobną kategorię dla osób trans, to musimy ją otworzyć osobno dla trans kobiet i osobno dla trans mężczyzn, żeby było sprawiedliwie. Albo inaczej, albo otworzyć kategorię dla osób biologicznie męskich i biologicznie żeńskich, czyli dla tych, którzy posiadają chromosomy XY i chromosomy XX, czyli zamiast kategoria kobieca i kategoria męska, kategoria XX i kategoria XY. Może to byłoby jakieś rozwiązanie, ale wydaje mi się, że to i tak nie byłoby rozwiązanie dla każdego. Z drugiej strony, nie każdy musi być sportowcem. Nie musi być wcale tak, że komuś zamarzy się bycie sportowcem, bokserem, a cały świat musi robić wszystko, żeby on miał możliwość być bokserem i możliwość występować na Igrzyskach Olimpijskich na przykład. Zresztą taka sytuacja była
była już w przeszłości, dlatego mamy paraolimpiadę. Ludzie, którzy są niepełnosprawni, mają szansę ze sobą konkurować. Jest to absolutnie szlachetna inicjatywa i super, że taką możliwość się ludziom niepełnosprawnym daje. Jeśli idziemy tym tropem, to może powinniśmy stworzyć nie osobną kategorię dla osób trans, tylko właśnie osobną olimpiadę, transolimpiadę. I to wydaje się w tej chwili najlepszym rozwiązaniem. Mamy zwykłą olimpiadę, transolimpiadę i paraolimpiadę. Dla dobra ogólnego, żeby takich problemów jak Simane Kelif nie było, żeby wszyscy byli zadowoleni. Po prostu mniej polityki, mniej ideologii, mniej napięcia, tylko więcej sportu, czystych zawodów sportowych. Nie może być tak, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Bokserskie ostrzega Komitet Olimpijski, że Imane Kelif jest biologicznym mężczyzną z chromosomami, z testosteronem i wszystkim, co biologiczny mężczyzna przynosi ze sobą naturalnie na zawody, a Komitet Olimpijski i tak pozwala na start. Robimy dobrze Imane Kalif i jej algierskim kibicom, a robimy źle Angeli i Luce, które zostały pozbawione szans na medale. Jak tak dalej pójdzie, jeśli ten system rozciągnie się na inne dyscypliny sportu i biologicznych mężczyzn będzie coraz więcej, na przykład takich, którzy według niemieckiej ustawy na ten rok, w którym odbywa się olimpiada, właśnie zmienili płeć na kobietę. Jeśli tak będzie, to doprowadzimy to do sytuacji, gdy olimpiada będzie wyłącznie dla mężczyzn. Dojdziemy do źródeł, ponieważ pierwsze greckie olimpiady były wyłącznie dla mężczyzn. Historia zatoczy koło. Rewolucja feministyczna zje swoje dzieci. Zdobycze współczesności, na przykład równouprawnienie, powoli odejdą. Przynajmniej w sporcie, siną dar. A chyba nie o to chodzi. Tak czy owak, Angela Carini po swoim proteście i oddaniu walki bez walki dostała od International Boxing Association odszkodowanie w wysokości 100 tysięcy dolarów. 50 tysięcy dolarów dla niej, 50 tysięcy dla ekipy. Ta historia pokazuje, że zaczynamy mieć do czynienia z dwoma rodzajami boksu. Boks na olimpiadzie, który akceptuje trans kobiety i biologicznych mężczyzn występujących w walkach z kobietami, i International Boxing Association, który tego nie akceptuje. Ponadto Angela Carini dostała ofertę od Jake'a Paula, amerykańskiego boksera, youtubera, celebrytę, który oferuje jej walkę w Ameryce, w której będzie mogła pokazać, że jest dobrą bokserką. Brawo Angela, twój sprzeciw, prawda i nienaginanie się do poprawności politycznej się opłaci. A słowem komentarza do tego wszystkiego, komentarza do mojego własnego komentarza, chciałbym powiedzieć, że o czym ja w ogóle tutaj opowiadam? Gdzie my jako społeczeństwo zachodnie zawędrowaliśmy? Co to są za problemy? Gdzie my jesteśmy? Jak nisko spadliśmy, żeby tego typu problemy rozważać i przedyskutowywać na całym świecie? Rozpalać media społeczne, rozpalać wypowiedzi polityków i innych oficjeli, gdzie rywalizacja sportowa i to, kto lepszy, kto gorszy w boksie, BMX-ach, obojętnie czym, schodzi na plan drugi. Najważniejsze jest to, z jakimi narządami urodziła się bokserka algierska. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Cała olimpiada, zamiast być świętem sportu, staje się absurdalną światową dyskusją o genetyce i samookreśleniu się. A może o to właśnie chodzi. Listek Elf, pozdrawiam ze Stuttgartu, odezwę się jeszcze. A jakby ktoś chciał wesprzeć mnie i mój kanał, to zapraszam. Tam na dole w opisie są wszystkie możliwości wsparcia. Można 3,50 przez PayPala, 2,50 przez Kup Mi Kawę, przez Patronite'a, 7,50, obojętnie. Kwota jest obojętna, sposób jest obojętny. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie wspierać mnie i mój kanał. Tworzenie tych filmów to bardzo dużo czasu, bardzo dużo pracy, a wasze wsparcie będę traktował jako motywację. Listek Elf, pozdrawiam ze Stuttgartu, odezwę się jeszcze. Cześć.